Od samego początku kryminalistyce brakowało konsensusu co do tego, czym jest i czym się zajmuje. Każdy, ale to dosłownie każdy badacz definiował ją nieco inaczej. I na przykład Paul Kirk, wybitny specjalista kryminalistyki, definiował ją jako zawód prawniczy. Natomiast Lockhart, niekwestionowany król kryminalistyki, przez niektórych nawet nazywany jej ojcem, uważał, że jest to technika policyjna albo metoda naukowa, która wspiera dochodzenie kryminalne. Natomiast Stuart Kind, który pomógł m.in. rozwiązać sprawę rozpruwacza z Yorkshire, definiował kryminalistykę nieco szerzej, bo używał terminu nauka śledcza. I można by pomyśleć, że w XX i XXI wieku no, podobnego rodzaju problemy nie będą miały miejsca. Ale jeszcze do niedawna takie pole do dyskusji na temat definicji kryminalistyki i jej znaczenia było szeroko otwarte. Podobnie zresztą jak kwestia zasad, jakich powinni przestrzegać pracownicy tej branży naukowej. Na szczęście do niedawna, bo wreszcie możemy uciąć dyskusję na wszystkie wymienione powyżej tematy, sięgając po prostu po jedną publikację z czasopisma Forensic Science International z 2022 roku, w której znajdziemy nie tylko wspomnianą definicję kryminalistyki i nauk sądowych, ale także podstawowe zasady, które dotyczą tej dziedziny nauki. O czym mówię? O deklaracji z Sydney, która, co ciekawe, wcale nie powstała w Sydney. Dlaczego nosi taką nazwę? Już wiem. Zacznijmy od pewnego stowarzyszenia i to nie byle jakiego, bo Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Sądowych. To stowarzyszenie skupia naukowców, zarówno praktyków, jak i teoretyków, którzy zajmują się naukami sądowymi i działa już od 1957 roku. Działalność stowarzyszenia skupia się na rozwoju nauk sądowych i wymianie wiedzy, a także wymianie doświadczeń pomiędzy naukowcami. Stowarzyszenie to jest też organizatorem największej międzynarodowej konferencji dotyczącej nauk sądowych właśnie. 21. edycja tej konferencji odbyła się w Toronto w Kanadzie w 2017 roku, a kolejna miała się odbyć w 2020 roku w Sydney w Australii. Niestety, jak się domyślacie, spotkanie to nie mogło się odbyć stacjonarnie z powodu pandemii COVID-19. Możemy jednak podziękować rozwojowi technologii za możliwość przeprowadzenia konferencji zdalnych, bo dzięki temu odbyło się spotkanie zatytułowane Paving the Way for AIFS, które było transmitowane na żywo i nagrane. A podczas tego spotkania poruszono zarówno obecne, jak i przyszłe wyzwania w naukach sądowych w ramach zaplanowanego tematu konferencji Dokąd stąd. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z zaproponowanym zbiorem kilku zasad zatytułowanych właśnie Deklaracja z Sydney, która zawierała podstawową definicję i zasady nauk sądowych, które są obecnie dopracowywane i oficjalnie można je przeczytać jako recenzowany artykuł w otwartym dostępie w czasopiśmie Forensic Science International. Dzięki temu wszyscy mamy do niego dostęp za darmo. Przejdźmy jednak do samej deklaracji z Sydney. Zasady zapisane w tej deklaracji opisują podstawy wszystkich nauk sądowych, określając jednocześnie, co odróżnia nauki sądowe od innych dziedzin nauki i pokazując, co poszczególne dziedziny nauk sądowych mają ze sobą wspólnego. Celem powstania tej deklaracji nie było wcale stworzenie dokumentu czy kolejnej publikacji naukowej, którą przeczytać mogą albo prawdopodobnie przeczytają po prostu jedynie specjaliści nauk sądowych, ale stworzenie listy zasad, które pomogą kształcić przyszłych naukowców, a także pozwolą na ulepszenie prowadzenia badań naukowych i łatwiejsze praktykowanie nauk sądowych. Było to tym bardziej konieczne, że na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy do czynienia z potężnym rozwojem technologicznym, które pozwalają na zastosowanie ich w naukach sądowych. Jednocześnie to pociągało za sobą spore dyskusje na temat wiarygodności i powtarzalności wyników otrzymanych na podstawie tych nowo wymyślonych metod badawczych. Pomijmy jednak choć na chwilę moje przemyślenia na temat konieczności powstania tego dokumentu i przejdźmy do tego, co dokładnie zawiera w sobie wspomniana deklaracja z Sydney. Jak już wspomniałam we wstępie, ona przede wszystkim zawiera definicję kryminalistyki, która brzmi: kryminalistyka to oparte na konkretnych przypadkach przedsięwzięcie badawcze wykorzystujące zasady nauki do badania i rozumienia śladów, pozostałości przeszłych działań, takich jak obecność i działania danej osoby, poprzez ich wykrywanie, rozpoznawanie, badanie i interpretację w celu zrozumienia anomalii zdarzeń o znaczeniu publicznym, np. przestępstw, sporów sądowych, incydentów związanych z bezpieczeństwem. Skoro mamy już za sobą definicję kryminalistyki, no to pomówmy o tym, jakie zasady uznano za najważniejsze w przypadku nauk sądowych. Przez dziesięciolecia istnienia nauk sądowych pojawiło się wiele zasad, które były związane z tą dziedziną nauki, a badacze szeroko dyskutowali nad tym, która z nich jest najważniejsza.
I choć zdarzały się pewne słowne przepychanki, to jednak najczęściej numer jeden w dziedzinie kryminalistyki przypisywano prawu Lockharda. A jak to wygląda obecnie? Oto 7 podstawowych zasad nauk sądowych, jakie określa deklaracja Sydney. Po pierwsze, aktywność i obecność generują ślady, które są fundamentalnymi nośnikami informacji. Po drugie, miejsce zdarzenia wymaga naukowego podejścia. Po trzecie, kryminalistyka jest zorientowana kazuistycznie i zasadza się na naukowej wiedzy, śledczej metodologii i logicznym rozumowaniu. Po czwarte, kryminalistyka to ocena ustaleń w kontekście czasu. Po piąte, kryminalistyka zajmuje się kontinuum niepewności. Po szóste, kryminalistyka ma wielowymiarowe cele i wsparcia. Po siódme, kryminalistyczne ustalenia nabywają znaczenia w kontekście danej sprawy. Oznacza to, że możemy powiedzieć, że nadal najważniejszą i pierwszą zasadą nauk sądowych jest bardzo okrojona wersja prawa Lockharda, która dotyczy transferu śladów. Prawo Lockharda dotyczy zarówno śladów pozostawionych na miejscu zdarzenia, jak i tych, które zostały z miejsca zdarzenia zabrane. Czym w takim przypadku jest ślad? Ślad jest wektorem informacji, który można wykryć, zbadać i zinterpretować. Jak widać, pewne kwestie związane z naukami sądowymi są niezmienne, co widać chociażby na przykładzie prawa Lockharda i jego istotności w naukach sądowych. Jednak nie oznacza to, że zmiany, a w zasadzie ustrukturyzowanie obecnej wiedzy na temat kryminalistyki i nauk sądowych nie jest i nie było konieczne i ważne. Faktem jest, że w ostatnich latach toczyło się wiele dyskusji i to nie tylko na temat definicji i podstawowych założeń kryminalistyki i nauk sądowych, ale także na temat zasadności wielu stosowanych w tej dziedzinie metod. Dlaczego? No bo naukowo z jednej strony jesteśmy coraz bardziej świadomi na przykład kwestii związanych z powtarzalnością metod badawczych i wyników tych badań, a z drugiej strony no, w związku z ciągłym rozwojem nauki i techniki, nauki sądowe ciągle stają przed nowymi wyzwaniami, które są związane z nowymi rodzajami przestępstw, a co za tym idzie, nowymi metodami związanymi z ich rozwiązywaniem. To jest temat na zupełnie inną pogawędkę, no ale taki jest fakt. Deklaracja Sydney wskazuje także, że naukowcy zajmujący się kryminalistyką i naukami sądowymi mają działać etycznie i bezstronnie, tak żeby ich praca była wiarygodna i przejrzysta, a jednocześnie, jeżeli chodzi o wyniki ich badań, wskazuje na to, że oczywiście możemy bronić swoich wyników w uzasadnionych sytuacjach, natomiast musimy też uznawać, my jako osoby, które działają w naukach sądowych, prawdopodobne alternatywne możliwości. I podczas analizy ustaleń należy rozważyć co najmniej dwa alternatywne scenariusze. Tak podaje ta deklaracja. Moim zdaniem deklaracja z Sydney pozwala na wyjaśnienie, kim jesteśmy i co robimy. Jako oczywiście społeczność zawodowa, nie tylko antropolodzy, bo mam tutaj na myśli wszystkie grupy zawodowe zajmujące się szeroko pojętymi naukami sądowymi, czyli kryminologią, kryminalistyką, medycyną czy antropologią sądową i tak dalej, bo tych grup zawodowych jest naprawdę bardzo wiele. I uważam też, że rozpowszechnienie tych zasad i ich ciągłe doskonalenie na pewno przyniesie korzyści całej kryminalistyce. No, to jest przynajmniej moje zdanie. Jestem ciekawa, co Wy myślicie na ten temat. Koniecznie napiszcie mi o tym w komentarzu. A jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie pod filmem kciuk w górę, żeby film mógł dotrzeć do większego grona osób. Przypominam także, że Antropogik to nie tylko kanał na YouTubie, a linki do mojego bloga i do mojego Instagrama zostawiam Wam w opisie na dole. Na dziś to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Pralka. Samsung, ja uwielbiam Wasze produkty, ale dlaczego te pralki tak muszą piszczeć i wydawać taką muzyczkę, jakbym, nie wiem, miała dyskotekę robić? Że wystarczyło kliknięcie.